Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Słowne zaprasza do wysłuchania książki J.A. Corrigan zatytułowanej Pielęgniarka. Przełożył Jacek Żuławnik. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Steve'owi. Z wyrazami szacunku i miłości. Zawsze. Co się stało, to się nie odstanie. Shakespeare. Macbeth. Przełożył Stanisław Barańczak. Prolog: Queen's Hospital, Derbyshire, maj 2015 roku. W nowym miejscu jest zbyt cicho zero muzyki, żadnego gwaru w tle. Młody człowiek usiłuje otworzyć usta i poprosić kogoś, żeby włączył radio, ale mięśnie twarzy nie poddają się jego woli. Może oczywiście oddychać, dysponuje też słuchem, lecz nie jest w stanie się poruszać ani mówić. Nie daje też rady podnieść powiek. Czyjś męski głos, należący zapewne do lekarza, informuje go, że został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i przeniesiony z oddziału intensywnej opieki na oddział intensywnego nadzoru. Oprócz ciszy, w tym nieznanym pomieszczeniu, zalega także gęsta wilgoć. Chciałby, żeby pielęgniarka zsunęła prześcieradło. Stara się przypomnieć sobie jakiś element dotychczasowego życia, cokolwiek, ale uniemożliwia mu to mgła spowijająca jego umysł. Podejmuje kolejną, bezskuteczną próbę poruszenia kończynami, wciąga nosem powietrze i czuje znajomy zapach. To pielęgniarka, myśli. Pachnie cynamonem i zwykle rozmawia z nim, za co jest jej wdzięczny. Inni nigdy tego nie robią, w milczeniu wykonują swoje obowiązki i wychodzą. Pielęgniarka zaczyna się krzątać przy łóżku, ale nic nie mówi. Dawno temu matka mężczyzny też pachniała cynamonem. Jego zmysły i podświadomość przenoszą się na inną płaszczyznę czasową. Powracają poszatkowane wspomnienia. Matka przyszła go odwiedzić, wcześniej kiedy leżał na ojomie, i powiedziała mu coś, czego jak sądziła i tak nie usłyszał. Uważała, że syn się nie wyliże. Nadstawia uszu. Będzie wiedział, kto jest w sali, dopiero kiedy ta osoba się odezwie. Jak brzmiały słowa matki? Na pewno zachowały się w pamięci i wkrótce do niego powrócą, jest o tym przekonany. Rezygnuje z wysiłku umysłowego i zamiast tego poddaje się senności. Z ulgą przyjmuje ciężką kotarę, która, jak zasłona w oknie, powoli zaczyna się nasuwać na jego świadomość. Przed zaciągnięciem drugiej powstrzymuje go jedynie zapach cynamonu. Nagle rozlega się czyś głos. Przepraszam. Nie rozpoznaje tembru. Nie potrafi zdecydować, kto mówił, mężczyzna czy kobieta. Nabiera wątpliwości co do zapachu, i czuje, jak narasta w nim panika. Coś jest bardzo nie w porządku. Wszystkie chwile jego istnienia łączą się i zmieniają, jak w kalejdoskopie. Widzi swoją żonę. Widzi napiętą skórę na jej zaokrąglonym brzuchu i ciemną, półprzejrzystą ze szczęścia twarz, i gdy uchodzi z niego życie. Uzmysławia sobie, że cały trud odkrywania prawdy był na próżno. Pomiędzy zasuniętymi zasłonami nie ma nawet szpary, przez którą mogłoby zajrzeć światło. Mężczyzna umiera. Rose, 8 grudnia 2015 roku. Rozglądam się po sali rozpraw i zatrzymuję spojrzenie na swoim mężu. Jestem pogodzona z faktem, że życie, jakie wiodłam, dobiegło końca pomimo jego miłości, albo może właśnie z jej powodu. Patrzę na kobietę, która za chwilę odczyta wyrok. Jest drobna, ładna i z całą pewnością zbyt młoda, aby być sędzią. W trakcie posiedzenia na jej twarzy malowały się rozmaite emocje: dobrze skrywane zniesmaczenie tym, do czego się przyznałam, rozdrażnienie, że nie podałam powodu, dla którego to zrobiłam, oraz smutek na widok żony i dziecka ofiary. Dziś jednak dostrzegam również odrobinę współczucia skończyły się pytania, które mogłaby mi zadać. Przyznałam się do zamordowania Ejba Dankena. Koniec kropka. Przez wysoko osadzone okna wpada promień zimowego słońca i ląduje na lewym policzku sędzi, która pochyla się do przodu i w tej samej chwili z kołnierzyka jej białej, jedwabnej bluzki wysuwa się srebrny krzyżyk na łańcuszku. Zastanawiam się, czy wolno jej tutaj nosić symbol wiary. Sędzia podnosi dłoni, szybko chowa wisiorek. Każdy z nas czuje czasem potrzebę podzielenia się następstwami swoich decyzji. Przenoszę wzrok z powrotem na męża. Nie mogę znieść jego bólu, będącego zarazem odbiciem i wzmocnieniem mojego własnego. Zawsze był przy mnie. Zawsze. Sala jest wypełniona do granic możliwości. Spoglądam na siedzącego wśród publiczności mężczyznę, który bacznie i dociekliwie się we mnie wpatruje – ma smagłą skórę, a na sobie rozpiętą, grubą kurtkę z logo North Face. Musi mu być gorąco. Przyglądam mu się przez kilka chwil, po czym ponownie skupiam uwagę na sędzi. Podsumowuję postępowanie. Opowiada o zbrodni, o mojej premedytacji bezduszności, moim przyznaniu się do winy, wodząc ciemnymi, inteligentnymi oczami po zatłoczonej sali rozpraw. Kończy monolog nawiązaniem do cierpienia, którego przysporzyłam żonie i rodzinie Ejba Dunkena. Rodzice Ejba nie przyszli na posiedzenie sądu. Za to jedno jestem wdzięczna. Czekam. Dwadzieścia lat. Przyjmuję to niemal z ulgą. 19 marca 2016 roku. Trzy miesiące w więzieniu. Monotonia, rutyna i niejednoznacznie przyjemny brak wolności okazują się zaskakującymi zaletami życia w zakładzie karnym. Jest za to mnóstwo czasu na przemyślenia i rozrachunki. Terapeuta zachęca mnie do obu tych rzeczy, ale nasze sesje są męczące, ponieważ najwięcej energii wkładam w unikanie odpowiedzi na pytania. Wiem, jak bardzo go to irytuje. Wyczuwa, tak jak sędzia podczas posiedzenia, że nie mówię wszystkiego. Trudno. To pozostanie we mnie. Jestem tu, gdzie powinnam być, gdzie chcę być. Trafiłam do miejsca, na które zasłużyłam. Niespokojna wstaję i podchodzę do przeciwległej ściany niewielkiej celi. Za zamkniętych drzwi dolatuje do mnie szelest roznoszonej na moim piętrze poczty. Od kiedy się tu znalazłam, pisze do mnie wiele różnych ludzi, pragnących korespondować z osobą odbywającą karę za morderstwo. Szczęk zamka. Rose, list do ciebie, mówi strażnik. Dzięki. wręcza mi grubą kopertę. Kiedy zamyka drzwi i przekręca klucz, jak zwykle coś odrobinę ściska mnie w żołądku, mimo że jakaś część mnie, spora część, odczuwa ulgę, że przebywam w więzieniu. Przysiadam na wąskim łóżku i otwieram list. Widzę pierwszą linijkę i myślę, że nie, nie będę tego dalej czytać. A jednak to robię. Szanowna pani Marlow, nazywam się Tio Hazel. Jestem powieściopisarzem oraz autorem książek z kategorii literatury faktu. Śledziłem pani sprawę z wielkim zainteresowaniem i muszę przyznać, że bardzo mnie zaintrygowała. Mam na koncie kilka niebeletrystycznych opowieści o kobietach, które zostały skazane za morderstwo i osadzone w zakładach karnych. Między innymi dlatego zwróciłem uwagę na pani sprawę. Chętnie spotkałbym się z panią i wysłuchał, co ma pani do powiedzenia. Chciałbym po prostu, mówiąc zupełnie otwarcie opisać pani historię. Na koniec Tio Hazel wymienia pięć swoich publikacji. Trzy z nich należą do literatury faktu. Tytuł jednej sprawia, że kąciki moich ust delikatnie się unoszą, chociaż dawno odwykłam od uśmiechu. Jestem zaciekawiona, ale pomimo instynktownej sympatii do tego człowieka nie ma mowy, żebym się z nim spotkała. To nie wchodzi w rachubę. Jego list jest zajmujący, przyznaję. Tio Hazel to niewątpliwie erudyta, Wymienia wiele szczegółów ze swojego życia wiem, że chodzi mu o zdobycie mojego zaufania. Pomiędzy przedostatnią a ostatnią stronę wsunął zdjęcie. Może to po prostu kolejny maniak. Przyglądam się jego wizerunkowi. Ciemne, dosyć długie włosy, muskające kołnierzyk kremowej koszuli, zapięta czarna kurtka z logo North Face. Powiedziałabym, że jest mniej więcej w moim wieku, może trochę młodszy. Tak nieco młodszy, uznaje po krótkim zastanowieniu. Jestem dobra w odgadywaniu tego, ile kto ma lat. Myślę, że to cecha wielu lekarzy. Wyrabiamy ją w sobie, spoglądając na daty urodzenia pacjentów, a potem przenosząc wzrok na ich oblicza. Daję Heizelowi 44, może 45 lat, a więc 3-4 lata mniej ode mnie. Oliwkowa cera. Skądś znam tę twarz. Szukam w pamięci. Mężczyzna siedzący wśród publiczności tamtego dnia, kiedy ogłaszano wyrok. To on, jestem tego pewna. Za jego plecami widać kościół, a w lewym dolnym rogu nagrobek. Bliżej krawędzi kadru znajduje się cyfrowy stempel z datą i godziną. Zdjęcie zrobiono w zeszłym tygodniu. Ponownie czytam cały list, tym razem mając przed oczami postać autora. W ostatnim czasie zaczęłam uczyć podstaw biologii grupę więźniarek chętnych, by się dokształcić. Oprócz tego, że mogę przekazywać wiedzę, co bardzo mnie cieszy, mam okazję często bywać w więziennej bibliotece i korzystać ze stojącego tam komputera. Postanawiam, że przy najbliższej sposobności wygoogluję Tio Heizela. 22 marca 2016 roku. Siedzę na brzegu łóżka i myślę o liście Tio Heizela, ale umysł podsuwa mi obraz żony Ejba i ich dziecka w sali rozpraw. Znam imię dziecka i usiłuję je zapomnieć. Czuję się jakby ktoś walił młotem w mojej głowie. Pochylam się do przodu i wbijam spojrzenie w niebieską podłogę celi. Nie będę potrafiła żyć z tym, co się wydarzyło. Ale jaki mam wybór? Nie żyć z tym? Brakuje mi do tego odwagi, mimo że przecież wiem, co się dzieje w moim wnętrzu. Nie boję się śmierci, ale nie potrafiłabym jej na siebie sprowadzić. Przytłacza mnie potworne poczucie winy. Po południu zawsze jest gorzej. Wtedy chcę spać, wtedy nie chcę istnieć. To samo od lat, nie dopiero od śmierci Ejba Dankena. Eyb zmarł o dwudziestej pierwszej pięćdziesiąt. Ta godzina, jak zresztą w ogóle przebieg tamtego dnia, wyryła się w mojej duszy. Gdy Ejba przywieziono na ojom, miałam za sobą cztery lata pracy na oddziale, a mój mąż anestezjolog dwa razy tyle, z tym, że w przeciwieństwie do mnie na pełnym etacie. Ejba przyjęto akurat wtedy, kiedy byłam na jednodniowym urlopie i gdy w końcu przyszłam na dyżur, trafiłam na jedne z nielicznych odwiedzin jego matki. Nie wiem, która z nas była bardziej zaskoczona. Wpatruję się w namalowany w połowie wysokości ściany i biegnący do celi, denerwujący czerwony pas, będący przedłużeniem wystroju więziennych korytarzy. Mój pobyt tutaj jest karą za wszystko, nie tylko za Ejba. Kładę się na łóżku, wsuwam nogi pod cienką kołdrę i podciągam ją pod samą brodę. Zamykam oczy, obracam się na bok i przyjmuję pozycję embrionalną. Moje myśli wypełnia ape. Umieszczam dłonie między udami, wbijam paznokcie w ciało i po chwili czuję pieczenie przebitej skóry. Słone łzy szczypią w policzki. Rozlega się dźwięk dzwonka, oznaczającego początek czasu wolnego. Będzie można wyjść z celi. Czekam na pukanie do drzwi. Otworzono je, zanim zabrzmiał sygnał. Nie przepadam za czasem wolnym, ale lubię, gdy zjawia się moja przyjaciółka Kati. Widzę, że kręci się na korytarzu. Musiałam ściągnąć ją myślami. Co nas łączy, poza tym, że obie odsiadujemy wyrok? Terapeuta uważa, że brak wyrzutów sumienia. Myli się i to bardzo. Kiedy studiowałam medycynę, a potem pracowałam jako pielęgniarka, Nigdy nie pociągały mnie tajniki psychiatrii i dopiero po śmierci Ejba zaczęłam intensywnie zgłębiać mechanizmy umysłu, zarówno własnego, jak i innych ludzi, choćby to, jak potrafi się wyłączyć, lub sam siebie oszukiwać, albo uczynić z człowieka kogoś zupełnie innego. Cześć, Kati wchodzi do mojej celi. Dzień kołdry. Milczę, ale wiem, że w końcu będę musiała się odezwać. Jej mina jest całkowicie obojętna, co jednak nie oznacza, że Kati nic nie czuje. Po prostu Kati i jej emocje są jak dwa osobne byty. Jakaś drobna część mojej przyjaciółki pojmuje, jakim złem było pozostawienie trójki dzieci w domu bez opieki i wyjazd na wakacje. Do innej, znacznie większej części kompletnie to nie dociera, jakby istniały dwie różne Kati. Od pewnego czasu staram się zrozumieć, dlaczego odsłania przede mną ten aspekt swojej osobowości. Może uznała, że jesteśmy do siebie podobne i zadziałało poczucie koleżeństwa. Tak myślałam na początku, ale potem przekonałam się, że to nieprawda. Zmuszam się do uśmiechu. Od razu lepiej, mówi Katy i reaguje typowym dla siebie nieznacznym grymasem. Jak będziesz cały czas leżała w łóżku, to ona faszeruje cię pigułami szczęścia. Podnoszę pękającą z bólu głowę i siadam. Nie dam rady się śmiać. Przynajmniej będzie miał spokój. Naprawdę tak myślę. Odnoszę wrażenie, że mój terapeuta za mną nie przepada. Pewnie zgasła, otępiała od antydepresantów Rose, byłaby mu bardziej na rękę. Kati poważnieje. Odpycha mnie delikatnie, żebym się przesunęła i żeby mogła położyć się obok. Taka zażyłość jest dla niej nietypowa, dlatego znów zaczynam się zastanawiać, czym właściwie ją przyciągam. Jak zwykle, nie podoba mi się odpowiedź. Ale pomimo tego, kim naprawdę jest Kati, a raczej czym jest większa część jej osobowości, lubię tę jej stronę, którą odsłania jedynie przede mną, albo którą tylko ja dostrzegam. Jak na ironię, moja przenikliwość objawiła się dopiero w więzieniu. Powinnaś porozmawiać raczej ze swoim mężem, mówi Kati, moszcząc się pod kołdrą. Łóżko jest o wiele za małe dla nas dwóch. Pulsowanie w mojej głowie przechodzi w miarowo narastające i cichnące dudnienie. Pełen poświęcenia mąż, dobry człowiek, mężczyzna, który mnie uratował, i skazał. Kati w końcu wraca do swojej celi. Godzinę później otwiera się okienko w drzwiach. Rose, widzenie, odzywa się strażnik. Zerkam na kalendarz. Dziś nie wypada wizyta męża, i przypominam sobie, że zgodziłam się spotkać z matką. Zaskoczyła mnie swoją prośbą. Nie widziałyśmy się od ponad dwudziestu lat. Nie słyszałaś? Mówi obracając klucz w zamku. Przyszła Twoja matka. Marion Treichern. Idę. Wstaję i wychodzę na świeżo odnowiony korytarz. Ruszam za strażnikiem, trzymając się krok za nim. Prowadzi mnie do pokoju widzeń, do matki. W poprzernym wnętrzu stoi około dwudziestu stolików. Matka zajęła miejsce akurat przy tym, przy którym zwykle siada mój mąż, gdy mnie odwiedza. Przegląda się w lusterku w puderniczce i zauważa mnie dopiero, kiedy jestem dwa metry od niej. Podnosi wzroki i widzę na jej twarzy niszczące działanie czasu. Bez wątpienia ona dostrzega to samo na mojej. Przychodzi mi do głowy niechciana refleksja o tym, jak bardzo jesteśmy do siebie podobne. Co ona tu robi? Może mój mąż ją poprosił, żeby przyszła? Nie, nie spodziewałabym się tego po nim. Witaj, Rose, mówi. Przez chwilę mam wrażenie, że będzie chciała uścisnąć mi dłoń i na moich ustach pojawia się kpiący uśmieszek. Minęło tak dużo czasu. 5 lipca 92. Nigdy nie zapomnę tej daty. W spontanicznym odruchu i na fali radości z planowanego ślubu postanowiłam mimo wszystko odwiedzić matkę, aby osobiście jej o tym powiedzieć. Otworzyła mi obca osoba. Dopiero po kilku telefonach udało mi się ustalić, że matka się wyprowadziła. Kiedy w końcu udałam się pod nowy adres, pod którym zamieszkała razem z moim bratem, przez dobre dziesięć minut stałam pod budynkiem i zachodziłam w głowę, jakim cudem było ją stać na dom w eleganckiej części West Bridgeford. Spotkanie się nie udało. Pokłóciłyśmy się, ale o co konkretnie, tego już nie pamiętam. Nadal czułam ból. A ona wciąż stanowczo twierdziła, że jestem wszystkiemu winna. Moja niezapowiedziana wizyta zakończyła się kompletnym fiaskiem, co zresztą od początku było do przewidzenia. Łupie mnie w głowie, odsuwam krzesło, siadam. Co za niespodzianka, zaczynam skubać skórkę przy paznokciu na kciuku. Matka usiłuje nie patrzeć na moje dłonie. Nie bądź taka, Rose. Dobrze wyglądasz, nie odwzajemnia komplementu. Przepraszam, że przychodzę dopiero teraz. Nie było cię nawet na posiedzeniu sądu. Splatam dłonie. Staram się uspokoić. Wyciąga do mnie rękę. Nie reaguje. Nie ruszam się. Nie powinni byli cię tu zamykać, mówi. Zbieram się, żeby ją dotknąć, podjąć próbę pogodzenia się z nią, bo już nie mogę znieść tego nieustającego konfliktu wszystkiego ze wszystkim. Ale wtedy dodaje: Zawsze byłaś lekko niezrównoważona, Rose. Trzeba było pozwolić adwokatowi złożyć wniosek o uznanie cię za niepoczytalną. Misja pokojowa kończy się niepowodzeniem. Moja dłoń wraca na kolano. Niezrównoważona? Lepiej popatrz na siebie. Jej spojrzenie skacze po stolikach. Jak zawsze drażliwa. Ten twój charakterek, a niby jaka mam być? Nie widziałyśmy się ponad dwadzieścia lat. Czyja to wina? Mówi ze wzrokiem utkwionym w ścianie. Nadal dla niego pracowałaś. Bo potrzebowałam pracy. Mogłaś się zatrudnić jako sprzątaczka, nie wiem, gdziekolwiek. Przyglądam się płaszczowi, który przewiesiła przez oparcie krzesła. Jeger, od kiedy nosi tę markę? Pewnie zaczęła wtedy, kiedy przeprowadziła się do nowego domu. O co ci chodzi, Rose? Czuję się tak, jakbyś mnie osądzała. Przecież nie zrobiłam nic złego. Na pewno? Odsuwa krzesło. Płaszcz spada na podłogę, ale nie wstaje. To ty zerwałaś kontakt ze mną i ze swoim bratem. Nie odezwał się do mnie, od kiedy to się wydarzyło. Zresztą wcześniej też milczał. Chciałaś powiedzieć, od kiedy odebrałaś życie niewinnemu człowiekowi, dopiero teraz wstaję. Nie byłaś wtedy zdrowa na umyśle, wkłada płaszcz. Wiedziałam, że ta rozmowa nic nie da. Przyjdę innego dnia, kiedy już się uspokoisz, milknie na chwilę. Przykro mi Rose, Z jakiego powodu? Że nie pomogłaś mi tamtej nocy? Że nie było cię przy mnie, gdy najbardziej cię potrzebowałam? Obwiniasz wszystkich poza sobą. Nabiera powietrza, zabiłaś człowieka. Wciąż nie rozumiem, dlaczego to zrobiłaś. Nie odpowiadam, nie ma sensu. Patrzę za nią jak szybkim krokiem zmierza do wyjścia, a potem zerkam na krwawiącą rankę po wyskubanej skórce przy paznokciu na lewym kciuku. 24 marca 2016 roku. Siedzę przy niewielkim biurku, ustawionym pod boczną ścianą celi. Przede mną leży list od Belli Bliss. Bella studiuje filologię angielską na Uniwersytecie Manchesterskim i specjalizuje się w literaturze. Upatruje jakiegoś szczególnego znaczenia w fakcie, że odezwała się do mnie krótko po tym, jak nawiązał ze mną kontakt pisarz Tio Hazel. Tak to już jest w zamknięciu, że człowiek stara się dostrzegać współzależności tam, gdzie w gruncie rzeczy ich nie ma. Moja zgoda na widzenie z Bellą Bliss wynika, jak sądzę, z poczucia samotności. Zapewne jest także próbą odreagowania zaskakującej i zakończonej porażką, jak zresztą należało się spodziewać, wizyty matki przed dwoma dniami. Bella zbiera materiały do dysertacji na temat utworów beletrystycznych, których główne bohaterki są morderczyniami. W jej liście, tak jak wcześniej w liście Tio, nie znalazłam nic, co mogłoby wskazywać na podejrzany stan umysłu autorki, dlatego, wiedziona własnym, chwilowym obłędem, przystałam na propozycję rozmowy. Jedyną osobą, która mnie odwiedza, jest mój mąż. Raz spotkała się ze mną para współlokatorów z czasów studiów. Podziękowałam im za wysiłek, ale poprosiłam, żeby już więcej do mnie nie przyjeżdżali. Nie mogłam znieść ich litości i przerażenia. Strażnik puka do drzwi celi i je otwiera. Zmiana planów, oznajmia. Bella Bliss już tu jest, ale oprócz niej przyszła komisarz. Komisarz? Alison Greenwood czeka na ciebie tam, gdzie spotykasz się z Donem. Korci mnie, żeby zapytać, czy mam cokolwiek do powiedzenia na temat tego, komu wolno ze mną rozmawiać, ale to chyba nie najlepszy pomysł, dlatego nawet nie dociekam, o co chodzi. Zamiast do pokoju widzeń, idę więc najpierw do pokoju terapii Dona. Przy niewielkim oknie stoi wysoka kobieta. Komisarz Alison Greenwood. Ma proste, krótko i idealnie równo obcięte jasnorude włosy, nie wymagająca dużo zachodu i nie odwracająca uwagi od pracy fryzura. Komisarz wita mnie szerokim uśmiechem. Pomimo niespodziewanych okoliczności od razu czuję do niej sympatię, ma uczciwą twarz. Pani Marlow, dziękuję, że zgodziła się pani ze mną pomówić. Miło mi panią poznać. Pomijam milczeniem fakt, że nie miałam wyboru. Przecież dobrze o tym wie. Mnie też jest miło, pani komisarz. Wyjmuje notes z kieszeni, zdejmuje płaszcz, wiesza go na oparciu krzesła i siada, gestem zachęcając mnie do tego samego. Pragnę zaznaczyć, że nasze spotkanie ma charakter nieformalny. Z dużym zaciekawieniem śledziłam pani sprawę. Na chwilę zawiesza głos. Nie będę owijała w bawełnę. Otóż doszły mnie słuchy, że na początku lat dziewięćdziesiątych była pani w związku z Danielem Dinem, ojcem A Dunkena. Spogląda mi w oczy. Nie przypominam sobie, aby była o tym mowa podczas posiedzenia sądu. Otruchowo zaczynam skubać skórkę przy paznokciu na kciuku. Greenwood wzdryga się na widok kropelki krwi wypływającej z rany. To nie miało znaczenia dla sprawy. Jestem innego zdania. Po co pani przyszła pani komisarz? Chcę się dowiedzieć, czym właściwie była Mount Clinic w Nottingham, z którą Daniel Dean był związany w latach 90., a zatem w tym samym czasie, kiedy pracował jako dyrektor prywatnego szpitala Bluefields. Byłabym wdzięczna za wszelkie informacje na temat Mount Clinic oraz Daniela Dina, z okresu, w którym. Przerywa na moment. Jej mina świadczy o tym, jak bardzo jest to dla niej przykre. Coś państwa łączyło. Po wyrzuceniu tego z siebie sprawia wrażenie bardziej odprężonej. Rozsiada się wygodniej. Poprawia obcisłą brązową spódnicę. Nie wygląda na kobietę gustującą w spódnicach. Być może noszenie jej jest wyrazem buntu w zdominowanej przez mężczyzn policji. Nie słyszałam o mount klinik. Przypatruję się harmonijnym rysom jej twarzy. Obawiam się, że nie zdołam pani pomóc, przykro mi. Alison Greenwood usiłuje stłumić pełne rozdrażnienia westchnienie. Staram się odnaleźć dokumenty i notatki, które sporządzono, gdy w styczniu 92 przyjmowano panią do szpitala Bluefields. Powinna była pani wspomnieć o tym sędzi podczas posiedzenia, albo przynajmniej podzielić się wiedzą ze swoim obrońcą. Nabiera powietrza. Niewykluczone, że te okoliczności wpłynęłyby łagodząco na wyrok. Pochylam głowę. Domyślam się, że dokumenty zaginęły. Owszem, ale okazuje się, że w ogóle brakuje wielu papierów z tamtego okresu. Nie tylko pani... W tamtym czasie studiowała pani medycynę, prosiła pani o wgląd w nie? Tak, wszystko było w porządku, Odchrząkuję. Czy przed pobytem, w jego trakcie lub po nim, miała pani jakiekolwiek zastrzeżenia co do Bluefields? Nie, oczywiście, że nie. To nie zupełnie prawda. Pod koniec miałam pewne obawy i wątpliwości, ale nie dotyczyły one samego szpitala. Proszę wybaczyć, pani komisarz, ale nie mam pani nic do powiedzenia. Greenwood zamyka notes i przeczesuje palcami swoje starannie ułożone włosy. Odebrała pani życie niewinnemu człowiekowi. Dlaczego? patruje się we mnie bacznym wzrokiem. Usiłuje zabarykadować się przed nią we własnym umyśle. Dobrze, że to nie ona prowadziła moją sprawę, bo ma intuicję, której z pewnością zabrakło śledczym. Myślę o Dinach i czuję, jak na całe moje ciało występuje zimny pot, strasznie tu gorąco. Poznała pani matkę Eiba, żonę Daniela Dina, dopiero kiedy przyszła w odwiedziny do leżącego w Queens Hospital syna, mówi Greenwood. Zgadza się? Odruchowo kładę dłoń na brzuchu. Nadal czuję tępy ból. Tak, nie spotkałyśmy się wcześniej. Komisarz odsuwa krzesło i wstaje. Czy w okresie spędzonym z Danielem Dinem poznała pani jego znajomych? Kogoś z kim moglibyśmy się skontaktować w związku ze śledztwem? Myślę o ludziach sprzed ponad dwudziestu lat. Nie mogę podać Greenwood ich nazwisk, ponieważ to wszystko powróci we mnie i dokoła mnie. Myślę o mężu. Milczę. Po chwili sama też wstaje. Nie, nikogo sobie nie przypominam. Przyglądam się jej. Nie wierzy mi. Podchodzi do drzwi, otwiera je, ale się odwraca. Czy jest coś, co chciałaby mi pani powiedzieć w zaufaniu? Nie, ale dziękuję za życzliwość. Odpowiada skinieniem głowy i wychodzi, zamykając za sobą drzwi. Słyszę, jak strażnik przekręca klucz w zamku. Stuk obcasów pani komisarz odbija się echem w korytarzu. Osuwam się na krzesło, zerkam na wiszący na ścianie cyfrowy zegar i czekam, aż strażnik zaprowadzi mnie na spotkanie z Bellą Bliss. Byłam roztrzęsiona po rozmowie z Alison Greenwood zwłaszcza po tym jak komisarz wspomniała o szpitalu w Nottingham, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam. Na szczęście strażnik wrócił po mnie dopiero po pół godzinie i mogłam wykorzystać ten czas, żeby się pozbierać. Kiedy przekręca klucz w zamku, otwiera drzwi i mówi, że przyszedł mnie zabrać do pokoju widzeń, jestem już znacznie spokojniejsza. Prowadzi mnie do stolika, przy którym siedzi Bella Bliss a bardzo lśniące, ciemnobrązowe włosy, jest ubrana w bluzę z nazwą swojej uczelni na plecach. Niepotrzebnie zgodziłam się na tę rozmowę. Kati mówiła to samo. Podchodzę bliżej. Bella odwraca się i rozpoznaje mnie. I ujmująca buzia o alabastrowych policzkach rozświetla się różowością, a w uderzająco pięknych, fioletowych oczach pojawia się błysk ożywienia. Mimo to widzę, że jest zdenerwowana. Postanawiam, że nie będę rzucała jej kłód pod nogi, chociaż jeszcze nie wiem, czego właściwie ode mnie chce. Przekonam się. Na stoliku leżą notatnika 4 i starannie uporządkowana lista pytań. Witaj Bello, mówię siadając. Wybacz, że musiałaś czekać. Miałam pracowite popołudnie, uśmiecham się. To trochę paradoksalne, zważywszy na moją sytuację, nie sądzisz? Chcę przełamać lody, bo Bella naprawdę wygląda na przerażoną. Dziękuję, że zechciała się pani ze mną spotkać. Niemal słyszę, jak oddycha z ulgą. Bałam się, że pani odmówi. Posyłam jej uprzejmy uśmiech. Dziewczyna jest młoda. Ma mniej więcej tyle lat, co ja kiedy poznałam na niej Ladina. Przyglądam się jej twarzy. Nie ma sprawy, choć nie wiem, na ile zdołam pomóc. Po policzkach Belli rozlewa się rumieniec. W każdym razie postaram się. Pocieszam ją. Bella spogląda na swoją listę. Może na początek zapytasz po prostu o pierwszą rzecz, która przychodzi ci do głowy, dla rozluzienia atmosfery? Podnosi na mnie wzrok. Pani Marlow, mówmy sobie po imieniu. Rose, nie przyszłam w sprawie dysertacji. O! hm, może to jednak wariatka. Zerkam na strażnika i wychwytuję jego spojrzenie. Ignoruje mnie. W takim razie, co cię tu sprowadza? Wierci się na krześle coś innego. Ale nie chciałam pisać o tym w liście. Widzę, że przeżywa katuszę i robi mi się jej szkoda bez względu na powód wizyty. Chodzi o mojego brata. Jest w związku z osobą, którą, jak sądzę, możesz znać z dawnych lat. Przyznam, że tego się nie spodziewałam. Kim jest ta osoba? Nazywa się Ed Madden. Na chwilę robi mi się ciemno przed oczami. Jestem pewna, że gdybym spojrzała w dół, na jasno niebieskiej podłodze pokoju widzeń, zobaczyłabym swoje bijące serce. Nazwisko, które padło z ust Belli, nadal po tylu latach wytrąca mnie z równowagi. Nie odpowiadam, nie jestem w stanie. Opowiedział mojemu bratu o pewnej rzeczy. Mojego brata dobijała świadomość, że będzie musiał zachować to dla siebie, więc podzielił się tym ze mną. Wpatruje się w notatnik. Żałuję, że to zrobił. Jej szczere oczy zachodzą łzami. Chciałam, żebyś wiedziała. O czym? Zżera mnie potworna ciekawość. Bella znów zaczyna się wiercić, po chwili odsuwa krzesło. Nie, proszę, nie idź jeszcze. Pochylam się nad platem i dotykam notatnika. Jestem ci wdzięczna za to, że postanowiłaś się ze mną spotkać. To, o czym opowiedział ci brat, musi być ważne. Niepotrzebnie przychodziłam. Muszę wiedzieć, o co chodzi. Przyrzekam ci, że to zostanie między nami. Bella zamyka notatnik i chowa go do plecaka, ale potem przysuwa krzesło i kładzie ręce tam, gdzie przed chwilą leżał zeszyt. Odzywa się tak cicho, że z trudem wychwytuje słowa: Twoja mama. Urywa i gwałtownie nabiera powietrza. Przepraszam, ale nie mogę nic więcej powiedzieć. Proszę. Wstaje. Na jej twarzy stanowczość miesza się ze złością. Zrobiłaś coś strasznego, ale musisz wiedzieć, że. że zrobiono. Odwraca się, zbiera się do wyjścia. Ta wizyta wiele ją kosztowała. Nie chcę, żeby miała kłopoty. Jeżeli w nie wpadnie, to nie z mojego powodu. Możesz powiedzieć komu chcesz. Jest mi to już obojętne. Brat i ja jakoś sobie poradzimy. Będę milczała. Zapewniam i spoglądam jej w oczy. Widzę, że nie piśnie ani słowa więcej, ale nie musi. Zdradziła wystarczająco dużo. Moja matka coś wie? Zakłada plecak na ramię. Tak mi się wydaje. Powraca uczucie, które nie odstępowało mnie ostatniego dnia życia Ejba. Mój żołądek kurczy się do rozmiarów orzecha. Udało mi się wykręcić od spotkania z terapeutą. Wymówiłam się migreną i nie skłamałam. Rzeczywiście ją mam. Odwiedziny Belli, a wcześniej Alison Greenwood, wywołały we mnie poczucie głębokiego zaniepokojenia. Zanim zobaczyłam się z Bellą, odpisałam tio Hazelowi, że nie zgadzam się na widzenie z nim. Ale teraz po powrocie do celi, postanawiam cofnąć tę odmowę. Próbuję się skupić na tym, jak to ująć w drugim liście. Zanim tio zajął się pisarstwem, był dziennikarzem i to chyba dosyć dobrym, jeśli sądzić po nieustępliwości, z jaką prowadzi dociekania w swoich niebeletrystycznych książkach. Z licznych recenzji wynika, że skrupulatnie gromadzi materiały i umiejętnie włada piórem. Udało mu się odkryć sporo nieznanych faktów na temat osób z przeszłości. Jednym udowodnił ich zbrodnie, inne oczyścił z zarzutów. Boję się, że straciłam okazję porozmawiania z nim. Muszę sprawić, by jednak zechciał mnie odwiedzić, bo myślę, że mógłby mi pomóc. Wpatruję się w ścianę. Odchylam się na krześle i dotykam prawej piersi. Po raz pierwszy od lat odnajduję w sobie determinację. Przechodzi mi nawet przez myśl, żeby umówić się na wizytę u więziennego lekarza. Jak zwabić ty o Zależy mu na dobrym temacie. Chcę ożywić swoją karierę. To właściwie wszystko, co o nim wiem. Muszę go skusić swoją opowieścią, dać mu do zrozumienia, że jestem gotowa całkowicie się przed nim otworzyć. No, prawie całkowicie. Liczę, że pomoże mi odkryć, czy to, co usłyszałam od Belli, jest prawdą. Zaczynam spisywać dla niego swoją historię. Pierwsze spotkanie z Danielem Deanem w restauracji w Nottingham. Wiosna 91. Dzień. W którym zakochałam się po uszy. 29 marca 1991 roku. Oparłam się o okienko wydawki i wychyliłam podwójne espresso, żeby tylko Noah mnie nie zobaczył. W trakcie obsługiwania sali obowiązywał nas zakaz jakiejkolwiek konsumpcji. W normalnych okolicznościach wymknęłabym się do spiżarni, żeby napić się kawy, ale tego dnia nie miałam czasu, bo panował spory ruch. Mój sektor miał pełne obłożenie. Wielki piątek potentaci na rynku nieruchomości w Nottingham przybyli tłumnie i jeden przez drugiego zamawiali enchilady i szampana. Obrzydliwe połączenie i odrażający goście. Faceci, którzy zwalili się z kumplami, niektórzy przyprowadzili dziewczyny, inni kochanki. Ale chyba żaden nie przyszedł z żoną. Przesunęłam wzrokiem po stolikach. Potem moje spojrzenie powędrowało ku sięgającym od podłogi aż po sufit oknom, z których roztaczał się widok na park, i zatrzymało się na lśniącym białym aucie. Opuszczony dach, karmazynowa, skórzana tapicerka. Miesięczna rata za ten wóz wynosiła pewnie tyle, co moje roczne stypendium na naukę w Akademii Medycznej. Wciągnęłam brzuch. Musiałam dać im to, czego oczekiwali uśmiech i obietnice szansy. W tej pracy chodziło wyłącznie o wysokie napiwki. To były dobre czasy dla gości stołujących się w Masels, nawet jeśli nie dało się tego powiedzieć o całym kraju. Astronomiczne stopy procentowe podzieliły społeczeństwo Wielkiej Brytanii na zamożną jedną czwartą i całą resztę. Ta reszta, kierując się zdrowym rozsądkiem, nie zaglądała do nas na mikroskopinę enchilady i szampana. Jak zwykle byłam w kiepskim nastroju. Dobijał mnie czwarty rok studiów medycznych. Miałam spore zaległości w nauce i musiałam ostro wkuwać, bo pomimo fotograficznej pamięci, przyswajanie wiedzy szło mi cokolwiek opornie. Aby przeżyć, spędzałam zbyt dużo czasu w Massels. Niech Twoja postawa mówi, że praca nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu poradził mi pierwszego dnia Noah. Idąc wolnym krokiem w stronę swojego sektora, musiałam jednak przyznać sama przed sobą, że to ostatnie nieco miało się z prawdą. W przeciwieństwie do mamy, przynajmniej byłam w stanie się utrzymać. Trzydzieści funtów na piwku wystarczyłoby jej na tygodniowe zakupy. Kątem oka zobaczyłam, jak Miles podnosi rękę, żeby przyciągnąć moją uwagę. Nie siedział tam gdzie zwykle, to znaczy przy dwójce przy oknie. Tym razem zajął czwórkę. Widocznie czekał na dwie, trzy osoby, z którymi się umówił. Ciekawe o kogo chodziło. Miles był cichym, spokojnym mężczyzną o dystyngowanym wyglądzie, pracował jako lekarz w miejscowym prywatnym szpitalu i zaliczał się do wąskiego grona sympatycznych gości Massels. Zawsze w garniturze i pod krawatem, z nienagannie przystrzyżonymi włosami, krótko z tyłu, trochę dłużej z przodu. Odgarniał grzywkę z czoła ruchem, który miał w sobie dużo naturalnego uroku, mógł uchodzić za wzór dobrego wychowania. Czasem jego zachowanie wydawało mi się trochę dziwne, ale nie w żaden odpychający, nieprzyjemny sposób. Sprawiał wrażenie nieobecnego, a jego słowa rozmijały się z wyrazem twarzy, jakby był pijany. Tyle, że nigdy nie zamawiał alkoholu, zawsze zadowalał się wodą albo sokiem pomarańczowym. Podeszłam do niego. Cześć, się, spodziewasz się kogoś? Obdarzył mnie szerokim uśmiechem. Nawet przystojny był z niego facet, tyle, że nie w moim typie, poza tym za stary. Zgadłaś, Rose, dołączy do mnie mój szef. Nie gniewasz się, że zająłem ten stolik? Ależ skąd, przynieść ci coś do picia? I nazwałabym Malsa wyluzowanym, ale tego dnia wyglądał na jeszcze bardziej spiętego niż zwykle. Poproszę sok pomarańczowy. A dla twojego szefa? Dla Daniela wystarczy tonik. Złożyłam zamówienie przy barze, obsłużyłam kilka stolików i wróciłam po soki tonik, żeby zanieść je Milesowi. Postawiłam napoje na stoliku, odwróciłam się i wpadłam na jakiegoś mężczyznę, zapewne szefa Milesa, przepraszam pana, powiedziałam. Zareagował życzliwym uśmiechem. Mój wzrok na chwilę spoczął na jego spokojnej i przystojnej twarzy. Był mniej więcej mojego wzrostu, szczupły, ale nie chudy, ubrany w swobodnym, lecz przemyślanym stylu. W ciemnoszarą wąską koszulę bez krawata, spodnie w czekoladowym kolorze i jasno brązowe skórzane buty. Wszystko pasujące do siebie, mimo że pozornie z różnych porządków. Miał ciemne oczy i kruczo-czarne włosy, przypruszone siwizną na skroniach. Wyglądał na nie więcej niż 35 lat. Wbrew instynktowi poczułam nerwowe ukłucie w żołądku. Mężczyzna spojrzał na mnie. Właściwie przeszył mnie wzrokiem, a mój żołądek jakby skurczył się w sobie. Szef milesa usiadł przy stoliku i sięgnął po tonik. Dzięki, milesie. Na zdrowie, Danielu. Stuknęli się szklaneczkami. Mogę przyjąć od panów zamówienie? spytałam jednocześnie, sprzątając z sąsiedniego stołu kieliszki z niedopitym winem. Ja dziękuję, powiedział Daniel. Co dla ciebie? Zwrócił się do milesa. Poproszę tylko miseczkę oliwek, odparł miles. Dziękuję, za chwileczkę podam. Odwróciłam się, by jak najszybciej odejść. Szef Milesa wytrącił mnie z równowagi, ale bynajmniej nie w złym tego słowa znaczeniu. Może trochę wolniej, co? Zderzyłam się z gościem i wino z jednego z kieliszków, które niosłam, wylądowało na jego koszuli. Najmocniej pana przepraszam, wybąkałam. Tego dnia naprawdę zachowywałam się jak wyjątkowa niezdara. Zaczęłam nieudolnie wycierać powiększającą się plamę. Niezła jesteś. Rzucił i złapał mnie za tyłek. Jego palce wpiły się w skórę niepokojąco blisko mojego krocza. Odepchnęłam go. Cholerni klienci. Spojrzałam na jego dłoń i zobaczyłam wytatuowane węże, wijące się od nadgarstków aż po paznokcie. Obmierzły typ. Świecąca się czerwona gęba, murowany zawał tuż po pięćdziesiątce. Oby statystyki się nie myliły. Pomyślałam i natychmiast poczułam do siebie od razu coś takiego przystoi przyszłej lekarce? Ręce przy sobie. Zareagował ostro szef Milesa. Facet z tatuażem pokiwał głową i puścił oczko. Niech lepiej patrzy, gdzie idzie. Rzucił i odszedł. Nie powinna pani tolerować takiego zachowania. Daniel spojrzał na mnie z troską. Taka praca. Zna go pan? Dzięki Bogu nie. Proszę przyjąć przeprosiny w imieniu całego gatunku męskiego. Nie wszyscy jesteśmy tacy jak ten tutaj. Wiem. Zerknęłam na Malsa. Zdecydowanie należał do tych porządnych. Może porozmawiamy o tym później? Powiedział Daniel, a jego ciemne oczy zalśniły. Nie umawiam się z klientami, to znaczy z gośćmi. Nawiasem mówiąc, nazywam się Daniel Dean, Rose. Odsunął krzesło do tyłu i trochę w bok, by móc zwrócić się w moją stronę bez konieczności obracania głowy. O której kończysz pracę, Rose? Zadawano mi to pytanie tak często, że nauczyłam się odruchowo odpowiadać sama nie wiem. Miles usłyszał to ode mnie kilka miesięcy wcześniej. O szóstej. Będę na ciebie czekał na parkingu. Dobrze. Zastanawiałam się, czy jest zdziwiony moją zgodą. Sama byłam nią zaskoczona. Chociaż może nie powinnam, bo było w nim coś, co mnie pociągało. Zauważyłam chłodny uśmiech na ustach Milesa i zrobiło mi się go szkoda. Doskonale. Daniel zwrócił się do podwładnego. Pójdziemy od razu do szpitala i tam porozmawiamy? Strasznie tu dziś głośno. Oczywiście. Miles wstał i wręczył mi dwadzieścia funtów. Ale nawet nie zdążyłam przynieść oliwek zaprotestowałam. Zaczekaj, pójdę rozmienić. Nie trzeba, Rose. Potraktuj to jako napiwek. Odparł i ruszył do drzwi. Na koniec zmiany, ku radości Noa, oddałam kuchni 10% z napiwków. Resztę chciałam przekazać mamie. Wyszłam z restauracji równo o 18:00. Mrużąc oczy w wiszącym nisko nad horyzontem jaskrawym słońcu, rozejrzałam się po parkingu. Ani śladu Daniela Dina. Poczułam się zawiedziona. Poszłam za budynek, gdzie znajdowały się dodatkowe miejsca parkingowe i dopiero tam go zobaczyłam. Zaparło mi dech w piersi. Ale nie wiedziałam, czy z zachwytu, czy z niepokoju. Daniel siedział w niebieskim Fordzie Mondeo. Domyśliłam się, że to jego auto firmowe. Otworzył okno i obdarzył mnie uśmiechem. Cieszę się, że cię widzę. Nie byłem pewien, czy przyjdziesz. I nazwałabym go klasycznie przystojnym. Zauważyłam odrobinę za szeroki nos i trochę zbyt mały podbródek. Ale też tak naprawdę nie gustowałam w przystojnych facetach. Miał za to charyzmę i był po prostu inny. Emanował silną, charakterystyczną seksualnością. Nachylił się i otworzył drzwi po stronie pasażera. Wsiadłam. W kabinie pachniało płynem po i środkiem czyszczącym do skóry. W środkowej przegródce leżały równo obok siebie telefon komórkowy i brązowy skórzany portfel, a na portfelu opakowanie gumy do rzucia, idealnie poprzekątnej jak od linijki. Z tyłu na grubym drewnianym wieszaku wisiała ciemnoturkusowa marynarka. Daniel obserwował mnie, gdy rozglądałam się po wnętrzu jego samochodu. Nie pominął niczego, i bardzo dobrze, bo miałam nadzieję, że nic nie umknęło również mojej uwadze. A jednak przesunęłam się bliżej drzwi i położyłam dłoń na klamce. Przyszło mi do głowy, że zamknął mnie w środku. Oczami wyobraźni widziałam przebieg zdarzeń, długa jazda bocznymi drogami, opustoszała okolica, tortury, gwałt, rzeczy nie do opisania. Drzwi się otworzyły. Możesz wysiąść, kiedy tylko chcesz. Znów się uśmiechnął. Miał nieco asymetryczne rysy. Być może dlatego cenił harmonię przedmiotów. Jego skóra lubiła słońce, co znajdowało potwierdzenie w oczach o intensywnie brązowej barwie. Czyżby domieszka blisko wschodniej krwi? Zasadniczo nie robię takich rzeczy, zaznaczyłam, zamykając drzwi. Dobrze wiedzieć, powiedział z przesadnie poważną miną i rozbawieniem w oczach. Gdzie mieszkasz? W pierwszej chwili pomyślałam, że chyba nie powinnam mówić, ale potem rozluźniłam się i podałam mu adres. Przecież siedziałam w jego samochodzie na litość boską. Nie widziałam cię wcześniej w Massels. Zauważyłem cię już parę tygodni temu, ale dopiero teraz zebrałem się na odwagę, żeby usiąść w twoim sektorze. Wyjechał z parkingu. Wyprzedził nas motocykl w pełnym pędzie. Jesteś szefem Milesa? Miles pracuje jako anestezjolog w prywatnym szpitalu, którego jestem dyrektorem, ale znamy się od lat. Bluefields? Zgadza się. Zastanawiałam się, kim był z wykształcenia: lekarzem czy specjalistą od zarządzania. Zerknęłam na niego. Dokąd jedziemy? Na kolację. Masz ochotę? Przesunął wzrokiem po moim firmowym stroju kelnerki. I naraz uświadomiłam sobie, że wyszłam z pracy w pośpiechu, gnana myślą, że Daniel czeka na mnie na parkingu i zapomniałam choćby użyć dezodorantu. Pewnie śmierdzę, pomyślałam i poczułam, jak się czerwienie. Chciałem najpierw podwieźć cię do domu, żebyś mogła się przebrać, dlatego poprosiłem cię o adres. Kolacja brzmi kusząco, ale czy uda nam się znaleźć stolik o tej porze, w dodatku w dzień wolny od pracy? Oczywiście, że tak. Żaden problem. Skupił się na drodze. Spojrzałam na niego z boku okiem studentki medycyny. Jakieś schorzenie stawów szyjnych utrudniało mu poruszanie głową, wczesne stadium martretyzmu, a może zwykłe napięcie. Ortopedia nigdy mnie nie kusiła, za to moja mama uważała, że jako specjalistka od mechaniki układu kostnego zarabiałabym więcej niż jako pediatrka. Nie miałam pojęcia skąd wiedziała takie rzeczy, ale pewnie miała rację. Pomyślałam o dodatkowym roku studiów, który będę musiała zaliczyć, jeżeli teraz nie znam egzaminów. Nie mogłam sobie na to pozwolić. Popatrzyłam na przesuwające się za oknem biurowce. Dobijała mnie perspektywa pracy w biurze, ale jakie miałabym wyjście, gdybym oblała rok? Pielęgniarstwo? Też by mnie wykończyło. Ziemia do róz. Daniel przeciął bieg moich myśli. Przepraszam, zaczekam w samochodzie, aż będziesz gotowa. Prawie dotarliśmy na miejsce. Mam się wystroić? spytałam. Zaczęłam się zastanawiać, co na siebie włożę, co było do mnie zupełnie niepodobne. Jeżeli tylko chcesz. Zatrzymał się przed podniszczonym szeregowcem w brzydszej części Nottingham. Nasz gospodarz był do niczego: zupełnie nie dbał o utrzymanie budynku. Ucieszyłam się, że Daniel nie naciskałby wejść do mieszkania. To wiele ułatwiło. Kolejna rzecz, która mi się w nim podobała, zawsze wiedział, jak postąpić. Podejrzewałam, że wynikało to po prostu z wieku i doświadczenia. Nie spytał, czy mam chłopaka i bardzo dobrze. Jeszcze jeden powód, dla którego byłam mu wdzięczna, że wolał zostać w aucie, ponieważ mój były mieszkał razem ze mną jako współlokator. Rozstaliśmy się z Tomem w zgodzie, ale nastąpiło to stosunkowo niedawno i nie chciałam, by pomyślał, że chwalę się przed nim nową zdobyczą. Nie musisz się spieszyć, uśmiechnął się i w lewym policzku zrobił mu się głęboki dołek. Był naprawdę uroczy. Daj mi 10 minut. Tio. 30 marca 2016 roku. Odnalezienie zakładu karnego w Peterborough okazuje się trudniejsze niż Tio przypuszczał. Dochodzi do wniosku, że chyba pora kupić nową nawigację, w miejsce tej, którą buchnęli mu miesiąc temu. A potem myśli o saldzie na koncie, dwóch kartach kredytowych z przekroczonym limitem i trzeciej zmierzającej ku temu samemu. Wciąż uparcie tłucze mu się po głowie propozycja wsparcia finansowego ze strony byłej żony, ale choć jest wdzięczny za ofertę, to jednak nie. Nie ma mowy, żeby skorzystał. Ich spotkanie na cmentarzu w zeszłym tygodniu, podczas którego powiedziała, że jest skłonna mu pomóc, było zaprawione goryczą, jak zawsze. Stojąc na światłach po tym jak kolejny raz źle skręcił, Tio wypija spory łyk latę kupionej na stacji benzynowej i myśli o swoim synu. Czuje jak łzy napływają mu do oczu. Odstawia kawę na fotel pasażera i rozpina kurtkę, bo nagle robi mu się gorąco. Tio zawsze się rozkleja w urodziny Eliota, ale w pozostałe dni twardo powstrzymuje się od płaczu. Zgodzili się z Sofi, że nie mogą bez końca nurzać się w smutku. To była jedna z nielicznych rzeczy, która ich nie poróżniła. W ogóle od rozwodu oboje byli o wiele bardziej zgodni niż przez piętnaście lat małżeństwa. Na chwilę zamyka oczy i stara się zapanować nad emocjami. Podnosi powieki, odsuwa od siebie wspomnienie syna oraz Sofii i skupia się na pracy, na czekającym go zadaniu. Zrobi wszystko, żeby książka, której bohaterami będą A i Rose, odniosła sukces. Musi, nie ma innego wyjścia. I może, bo razem z tym, co Rose Marlow zdążyła już ujawnić, dysponuje prawdziwą bombą. Przez cały proces nie padło ani jedno słowo o tym, że na początku lat dziewięćdziesiątych spotykała się z ojcem Ape A. Badankena. Tio rozmawiał wczoraj ze swoim wydawcą i słyszał entuzjazm w jego głosie. Mimo, że wiedzę o związku Rose i Daniela na razie postanowił zachować dla siebie. Nareszcie dociera na miejsce i wjeżdża swoim wysłużonym, rozlatującym się Fordem Fiesta na jedyne wolne miejsce parkingowe przed więzieniem. Odpina pas, sięga po leżącą na fotelu pasażera teczkę z dokumentami na temat Rose i wyjmuje list od niej. Cóż za zwrot akcji. Początkowo uprzejmie posłała go na drzewo, ale w drugim liście, który przyszedł niespełna tydzień później, zgodziła się na widzenie i nawet załączyła długi opis swojego pierwszego spotkania z Danielem Dinem. Tio nie wierzył własnym oczom i nadal zachodzi w głowę, co takiego sprawiło, że zmieniła zdanie. Instynkt podpowiada mu, że nie stało się to bez przyczyny. Wyciąga notatki, które sporządził w trakcie rozmowy z Marion Trehern skontaktował się z nią dzięki sugestii samej Rose. Jeżeli poważnie myśli pan o opisaniu mojej historii, przeczytał w jej liście: Mama udzieli panu najpełniejszych informacji o moim dzieciństwie. Wkłada wszystko z powrotem do teczki, obraca lusterko wsteczne, by móc się w nim przejrzeć, poprawia je, wreszcie stawia obolałe nogi na asfalcie i opuszcza ciasną kabinę. Otwiera tylne drzwi po stronie pasażera i wyjmuje torbę podręczną. Rose poprosiła go, żeby przywiózł jej ubrania. Dosyć precyzyjnie określiła swoje potrzeby. Coś z top shopu, zwyczajne, nudne ciuchy, rozmiar dziesiątka, długość dżinsów trzydzieści cztery. Zasugerował, że może byłoby lepiej, gdyby zajęła się tym jej matka albo Miles. Mama mnie nie odwiedza, a mąż nie cierpi zakupów, brzmiała odpowiedź Rose. Tio był zaskoczony, że więźniom wolno nosić własne rzeczy. Na kilometr wyczuwa sprzeczności i białe plamy w historii Rose, co napawa go optymizmem. Tio wietrzy sukces. Niedawno przechodził okres głębokiego zastoju. Po czterech w miarę dobrze sprzedających się książkach zasiadł do pisania piątej i zapadł się w nicość. Przez kilka długich, okropnych lat żaden ze stworzonych przez niego tekstów nie miał w sobie potencjału, na którym zależało wydawnictwu. Twój styl stracił wyrazistość, wyrokował siwo-włosy wilk. Niebeletrystyczna opowieść w duchu dziennikarstwa śledczego o Rose Marlowe i Abe Dankenie będzie dla Tio wielką szansą. Zaczyna padać. Tio zakłada kaptur, przewiesza torbę przez ramię i idzie do bramy więzienia, gdzie razem z tuzinem odwiedzających czeka na deszczu, aż strażnik wpuści ich do środka. Tio nigdy wcześniej nie przebywał na terenie zakładu karnego, więc nie wie, jak wyglądają procedury. Strażnik prosi go, żeby włożył telefon, portfel oraz całą zawartość kieszeni do specjalnej kasetki. Odbiór przy wyjściu, informuje. Torba zostanie sprawdzona i następnie przekazana bezpośrednio Rose. Gburowaty strażnik prowadzi go niedawno odnowionym korytarzem. Wchodzą do pokoju widzeń wyposażonego w tandetne czarne plastikowe stoliki, każdy z dwoma równie lichymi jasno niebieskimi krzesełkami. Jedynym źródłem naturalnego światła w pomieszczeniu są dwa okna, znajdujące się wysoko, prawie pod samym sufitem. W pokoju siedzi dwadzieścia więźniarek, ale Tio bez trudu rozpoznaje wśród nich Rose. Symetryczne rysy, szeroko osadzone oczy, kształtny nos, jakby wykuty w piaskowcu, kręcone ciemnoblond włosy, mocniej przyprószone siwizną niż kiedy widział ją na sali sądowej, i skóra, dawniej w kolorze jasnego miodu. Teraz niemal szara, jak pochmurne angielskie niebo. Jest ostrożna, pełna rezerwy, ale kiedy podnosi głowę, spojrzenie jej karmelowych oczu zatrzymuje się na Tio i go nie opuszcza. 48-letnia Rose wciąż jest olśniewająco piękna. Ma na sobie sprane czarne dżinsy i wielobarwną bluzkę, której kolory kojarzą się z rafą koralową i nijak nie pasują do tego ponurego miejsca. Ożywia się i poprawia na krześle – Tio, miło w końcu pana poznać, mówi cicho, ale wyraźnie. Możemy przejść na ty? Tio potwierdza skinieniem głowy. Czuje jak wypełnia go radosne podniecenie i zastanawia się, co jest tego przyczyną. Historia, którą Rose zaczęła się z nim dzielić, czy może niecierpliwe oczekiwanie na odkrycie powodu, dla którego zmieniła zdanie co do spotkania? Podają sobie ręce, jej dłoń jest ciepła i miękka. Byłeś na posiedzeniu sądu w mojej sprawie? pyta Rose. Siedziałeś wśród publiczności? Tak, Tio się uśmiecha. Czuję się jak stalker, zawiesza głos. Skąd wiesz? Nie wspomniałem o tym w liście. Zapamiętałam cię. Tio nie potrafi rozstrzygnąć, czy to dobrze, czy źle. Potem zobaczyłam zdjęcie, które dołączyłeś do listu i skojarzyłam twarz, wyjaśnia Rose. Zrobiono je na cmentarzu? dodaje. Tak, aparat trzymała moja była żona. Tamtego dnia zwierzył się Sophie z zamiaru napisania książki o życiu Rose Marlowe i Ejba Badankena, a ona pochwaliła jego pomysł, co bardzo go ucieszyło. Mimo, że się rozstali, nadal zależało mu na jej aprobacie. Rozumiem, mówi Rose tonem pełnym łagodności i współczucia. Przyniosłem Ci ubrania. Mam nadzieję, że będą pasowały i że Ci się spodobają. — Dziękuję i przepraszam, nie powinnam była Ci o to prosić. Są zwyczajne i nudne. Cień uśmiechu. Spojrzenie Tio zatrzymuje się na jej różnokolorowej bluzce. Tak wiem, moja bluzka jest tego zaprzeczeniem. Skubię wystrzępioną skórkę przy paznokciu, aż zaczyna lecieć krew. Tio lekko się wzdryga. Usiądź proszę, mówi cichorz. Bardzo się cieszę, że mogę cię poznać osobiście, a ja, że postanowiłeś się ze mną skontaktować. Muszę podziękować za to swojej byłej żonie, która namówiła mnie, żebym do ciebie napisał. Dobrze, że pozostajecie w przyjaznych stosunkach. Zauważa Rose. Tio zastanawia się, jak wiele powinien wyjawić i dochodzi do wniosku, że skoro będzie prosił Rose, aby była z nim całkowicie szczera, sam też nie może niczego przed nią ukrywać. Kwit pro quo. Raz w roku w urodziny naszego syna Eliota spotykamy się z Sofii na cmentarzu, żeby uczcić jego pamięć. Obserwuje jej minę i czuje lekkie wyrzuty sumienia. Nie musiał tego mówić. Nikomu nie zwiesza się z takich spraw, dopóki nie jest to absolutnie konieczne. Rose poważnie jej się nie odzywa. To nie jest smutna okazja, wyjaśnia Tio. Przynajmniej staramy się z Sofii, żeby taka nie była. W pewnym sensie świętujemy jego życie. To taki nasz rytuał. Rose słucha uważnie. Chłonie każde jego słowo. Jest jedną z tych osób, które nie puszczają czyich zwierzeń mimo uszu. Robimy to od czterech lat. Rytuały są pożyteczne. Współczuję ci. Niepotrzebnie. Zwykle się tak nie wywnętrzam. Nie przesadzam? pyta tio z uśmiechem. Rose odwdzięcza mu się tym samym i przez chwilę tio ma wrażenie, że pokój widzeń wypełnił się blaskiem. Ani trochę. Pochyla się lekko do przodu. Światło przygasa, jakby na jej oblicze nasunęła się ciemna deszczowa chmura. Ponownie z jeszcze większym zapałem zaczyna skubać skórkę. Udało ci się spotkać z moją mamą? Owszem, widziałem się z nią przed kilkoma dniami w kawiarni w Nottingham. Zapytałem, czy życzy sobie, żebym zabrał ją na dzisiejsze widzenie z tobą, ale powiedziała, że ma jakieś sprawy. Tak naprawdę odparła, że po prostu nie chce jechać. Tio zgodził się następnym razem odwiedzić ją w domu. Oczywiście, kwituje Rose. Szczerze mówiąc, byłem trochę zdziwiony, kiedy zasugerowałaś, żebym się z nią skontaktował. To znaczy, cieszę się, że to zrobiłaś, ale... Z listów Rose dosyć jasno wynikało, że nie jest z matką blisko. Potwierdzeniem tego było wszystko, czego Marion nie powiedziała w rozmowie z Tio. Rose napomknęła o problemach Marion ze zdrowiem psychicznym, które miały na nią poważny wpływ w młodości. Była wtedy zmuszona opiekować się zarówno matką, jak i młodszym bratem. Uznałam, że przynajmniej dowiesz się, jak wyglądało moje dzieciństwo z jej punktu widzenia. To był znakomity pomysł. Rose pochyla się do przodu. I co o niej myślisz? Tio jeszcze nie wie, co sądzić o Merion. Spotkam się z nią znowu za kilka dni. Spoglądając w oczy, myślę, że chcę dla ciebie jak najlepiej. Z Manchesteru to kawał drogi. Może odwiedzisz mnie ponownie tego samego dnia, kiedy się z nią umówiłeś? Upiekłbyś dwie pieczenie na jednym ogniu. Dlaczego nie? Chętnie się z tobą spotkam. Świetnie, obdarza go uprzejmym uśmiechem. Wyglądasz dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Jak pisasz. Tio reaguje wesołością. Niby jak wygląda pisarz, a jak wygląda morderczyni? Ha, no właśnie. Sam nie wie: roześmiać się czy wzdrygnąć? Naczelnik powiedział, że poprosił cię o poprowadzenie zajęć z pisania. Tak, nie mogę się doczekać. Nieprawda, wcale nie cieszy się na zajęcia. Po prostu uznał, że nie zaszkodzi mieć naczelnika po swojej stronie. Poza tym mu zapłacą. Kontaktowałeś się z kimś oprócz mojej mamy? Tio czuje się lekko nieśmielony. Z Nataszą, żoną Ejba Dankena. Rozmawiał z wdową przez Skype'a. Podzieliła się z nim mnóstwem informacji na temat młodości Ejba, co jedynie utwierdziło Tio w przekonaniu, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niż wydawało się na pierwszy rzut oka. Natasza Duncan zgodziła się z nim spotkać przy okazji swojej najbliższej wizyty służbowej w Londynie. Dziś przyleciała z San Francisco. — Rozumiem — mówi Rose. Prostuje się na krześle i przeciera oczy. Opowiedz mi o niej. Sprawiało wrażenie, jakby potrzebowała się wygadać. Po tym, jak wyszła za mąż za Ejba, za białego mężczyznę, rodzina odsunęła się od niej. Tio przerywa i przygląda się skupionej, nieco smutnej minie Rose. Rose lekko skłania głowę, zachęca go, by mówił dalej. Moja pierwsza rozmowa z Nataszą przez Skype'a była krępująca, uśmiecha się. Czułem się trochę tak jak teraz. Co sprawiło, że postanowiłeś napisać o mnie, o nas? Wpadłem na pomysł w czasie pieszych wakacji w górach. Zatrzymałem się w tym samym pensjonacie, w którym mieszkał Abe, kiedy przewieziono go do szpitala, gdzie pracowałaś. Porozmawiałem z właścicielem pensjonatu. Ale przecież wiesz to wszystko z mojego listu. Rozpina kolejny guzik w koszuli. Na pewno chcesz o tym słuchać? Tak, przepraszam, że z początku odrzuciłam propozycję spotkania. Powinien zapytać, dlaczego to zrobiła, ale się powstrzymuje. Wróćmy do Ejba. Co powiedział o nim właściciel pensjonatu? Nazwał go miłym i dobrze wychowanym, bardzo spokojnym człowiekiem, takim nikomu nie wadzącym. Pierwszego dnia po zameldowaniu od razu wyruszył w góry. Następnego ranka wystroił się i odjechał swoim samochodem. Wrócił wyraźnie zdenerwowany. Wieczorem poczuł się bardzo źle, a kiedy przy kolacji stracił przytomność, właściciel postanowił wezwać karetkę. Krótce po tym, jak Abe trafił do szpitala, lekarze musieli wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. Miał zapalenie płuc, wtrąca Rose cicho, niemal szeptem. Koniecznie trzeba było go zaintubować. Żadne z nas, którzy się nim zajmowaliśmy, nie sądziło, że się z tego wyliże. Tak. Tio ma wrażenie, jakby rozmawiali o jakimś innym Abe, nie tym, który był pacjentem Rose i za którego zamordowanie trafiła do więzienia. Postanowiłem pójść tym tropem. Skontaktowałem się z Nataszą, potem z tobą, a następnie za twoją sugestią z Merion. Historię Ejba też zamierzasz opisać? Tak. Masz coś przeciwko temu? Rose kręci stopą i szybkim, niespokojnym ruchem zakłada jedną smukłą nogę na drugą. Merion dzieli się ze mną informacjami na temat twojego dzieciństwa, ale chętnie usłyszałbym jak najwięcej od ciebie. Niech mówi. Jej punkt widzenia może być dla ciebie ciekawy. Splata dłonie tak mocno, że bieleją jej kostki. Może po prostu nie wie, jak sobie poradzić z tym wszystkim? Podsuwa Tio. Rose rozplątuje palce i wsadza ich koniuszki do kieszeni dżinsów. Może. Wygląda na to, że bardzo by chciała znów cię odwiedzić. Domyślasz się dlaczego? Pyta Rose, wpatrując się w pisarza. Tio przysuwa się z krzesłem bliżej stolika. Bliżej Rose. Niewykluczone, że uda mi się dowiedzieć. Byłabym ci wdzięczna, Tio. A więc dlatego zgodziła się na spotkanie. Dotąd był po prostu zaintrygowany, teraz zżera go ciekawość. Myślałem o tym, żeby odezwać się do Daniela Dina, mówi Tio. Jeśli to zrobisz, zanim dotrę do końca swojej historii, możesz tu nie wracać. W porządku, umowa stoi. Naprawdę nie chcę jej spłoszyć. Świetnie, od czego zaczniemy? Sądzę, że doskonałym punktem wyjścia będzie to intrygujące wprowadzenie, które zawarłaś w liście do mnie. Tio wyjmuje z kieszeni ołówek. Rose bierze głęboki oddech i opowiada ciąg dalszych historii swojego pierwszego spotkania z ojcem Eyba Dunkena. Nazwiska na kartce ożywają, postaci stają się rzeczywiste. Tio najpierw próbuje notować, ale po chwili odkłada ołówek i po prostu słucha. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.